Witam serdecznie. Dzisiaj podam Ci takie najważniejsze sygnały ostrzegawcze w relacji, w związku, na co uważać, kiedy nie wchodzić w dłuższy związek z kobietą. Także warto sobie naprawdę to wysłuchać do samego końca, co o ja tym będę mówił, bo się może okazać, że ten film ci po prostu uratuje życie, a ty zrozumiesz, kiedy popełniałeś błędy, dlaczego tworzyłeś, budowałeś toksyczne relacje, a niejednokrotnie budujecie. Toksyczną relację, a potem kolejną toksyczną relację, bo nie widzicie po prostu swoich błędów, tak? Więc wyciągnij z tego odpowiednie wnioski i obejrzyj ten materiał do samego końca. Przypominam, że najnowszy kurs, system drania, jest już dostępny. Do dzisiaj, do północy, w niższej cenie. Pod spodem masz wszystko ładnie opisane. Pierwsza ważna sprawa, o której często kobiety. Nie lubią mówić, czy dziewczyna z którą się spotykasz jest skąpa, czy jak idziesz z nią na randkę, to nagle ci mówi, że o jejku nie wziąłem sobie portfela, yy, masz może jakieś pieniądze i ty za nią płacisz, czy ta sytuacja się powtarza, czy jak idziesz z nią do restauracji, to wybiera drogie dania, uśmiecha się i jakby pół żartem, pół serio sugeruje tobie ty chyba potrafisz zadbać o kobietę? Ha ha ha, hihi. Hi, hi. To wszystko to jest tak naprawdę skąpstwo podszyte złośliwością, tak? Jeśli trafiasz na taką kobietę i ona już na początku cię naciąga, nie ma honoru, bo oczywiście też można spotkać kobiety, które są zdrowe, psychicznie, honorowe, które ci powiedzą, Patryk, słuchaj, oddam ci pieniądze, głupio mi zapłacę za siebie i to jest ok. Natomiast niektóre kobiety w ogóle nie poruszają tego tematu. Zabierze się na kawę do Starbucksa, ona się w ogóle nie odezwie, kto płaci, tylko czeka, aż ty zamówisz. I to jest właśnie to, o czym mówię. Bardzo często taka kobieta, jak się z nią zaczniesz spotykać, to ona potem w dłuższej, dojrzałej relacji będzie ci mówić, że ona ma swoje pieniądze, że niestety, jak podejmujecie jakąś decyzję życiową, kupujecie samochód czy nie wiem, mieszkanie, to niestety, no, ty jesteś facetem, ty powinieneś to sfinansować, ty powinieneś płacić ratę kredytu za mieszkanie, bo oczywiście ona ma swoje pieniądze, ale twoje pieniądze będą wspólne, no bo ty jesteś facetem, którego można dyskryminować. Jeśli widzisz tego typu postawę kobiety, naprawdę strzeż się, bo to już może świadczyć, to będzie świadczyć o tym, że ona prawdopodobnie będzie tutaj bardzo skąpą dziewczyną, która wszystkie pieniądze gromadzi. Nie wiadomo w jakim celu, pewnie też w celu takim, żeby się poczuć niezależnie w stosunku do ciebie i żeby móc od ciebie odejść, kiedy sytuacja na to pozwoli. Często tak wyglądają przecież niektóre tutaj historie z dziewczynami. Opowiadałem wam przecież, że mój kursant poznał kobietę, która się rozwiodła z mężem, tłumaczyła mu, oczywiście płakała, że nie ma pieniędzy, żeby jej tam pożyczył jakieś pieniądze i przypadkowo mężczyzna dowiedział się po wyciągu z banku, że ma 600 tysięcy złotych na rachunku bankowym, tak? A udawała biedną kobietę, która nie miała pieniędzy. To jest przykład kobiety, z jaką będziesz miał problemy, także lepiej uważaj. Kolejny przykład. Kobieta przemądrzała. To jest naprawdę ważny sygnał. Jeśli poznajesz kobietę i ona nie zna się na, nie wiem, polityce, na biznesie, na sporcie, a już się przemądrza, ty jej na przykład tłumaczysz jak można trenować na siłowni, a ona: "O, co ty tam wiesz? Ja znam taką metodę, ja sobie robię w domu aerobik na przykład", nie? Albo tam wymądrza się w sprawie pracy, gdzie można lepiej zarabiać, to już widać, że często będzie tutaj z tą dziewczyną Problem, tak? Jak ona już na początku narzuca ci swoją wolę, swoje zdanie, to ja się mogę założyć że w dłuższej relacji Wy się będziecie kłócić, bo ona będzie dążyła bardzo szybko do tego, żebyś stał się uległy, żebyś jej słuchał i żebyś po prostu uznawał to, co ona mówi, za ważniejsze od swojego zdania. Czy tak postępuje dojrzała osoba? No nie, bo dojrzała osoba potrafi rozmawiać, dyskutować z partnerem i oczywiście pójść na kompromis, tego typu kobieta nie będzie potrafiła pójść na kompromis i jest to kolejny sygnał ostrzegawczy. Kobiety, które nie potrafią pójść na kompromis, wykucają się, zawsze uważają, że to jest twoja wina, że przez ciebie się pokłóciła z mamą, tak? że przez Ciebie miała zły dzień w pracy, bo ją zdenerwowałeś, a tak naprawdę nie ma ku temu żadnych logicznych przesłanek, bo po prostu zwróciłeś jej na coś uwagę, że nie posprzątała w domu, czy po prostu nie odbierała telefonu. Taka niestabilność emocjonalna, impulsywność już świadczy o tym, że ta kobieta ma jakieś zaburzenia. I często to jest związane z tą warunkową miłością, której doświadczyła w dzieciństwie, o czym mówiłem, także... Ci, którzy mnie oglądają przez dłuższy okres czasu, doskonale wiedzą o co chodzi. Kolejny sygnał ostrzegawczy, który często jest przez Was uważany za pozytywne emocje, ale to nie są pozytywne emocje, to nie jest pozytywna reakcja dziewczyny. Niejednokrotnie zdarza się, że przy znajomych albo na spotkaniu, na randce, dziewczyna żartuje sobie z ciebie albo obniża Twoją wartość przy innych ludziach i to wszystko pod płaszczykiem żartu jakby wypowiada. Czyli... O, Pawełku, nie widziałam Cię trzy tygodnie. Przytyłeś chyba trochę. Ha, 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 ha. Widzisz, ona sobie z Ciebie żartuje, ale robi to w taki sposób, że nie jesteś w stanie jej zarzucić, że się z Ciebie nabija, czy że jest nie w porządku. A jak zarzucisz, czy powiesz dziewczynie na przykład, y, co Ty robisz w ogóle, nie powinnaś tak do mnie mówić, to ona się uśmiechnie i powie: No co, ty nie znasz się na żartach? I oczywiście nic nie zrobisz, bo wyjdziesz na faceta, który jest sztywny, zbytnio poważny i się nie zna na dobrym poczuciu humoru. I bardzo często kobiety, wyobraź sobie, stosują tą technikę w towarzystwie. To jest też między innymi sygnał, czy kobieta jest narcyską, ale o tym może kiedy indziej, kiedy spotykasz się z nią w towarzystwie. No i oczywiście. Ona zaczyna sobie z żartować, mówi a mój Paweł to zobacz, on zawsze ma tą samą pracę, no nie potrafi sobie znaleźć pracy, gdzie by lepiej zarabiał, ha, 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 a jakoś inni faceci, no zobacz, Kasia, potrafią. To jest właśnie to. Jak ona używa tego typu argumentów pod płaszczykiem śmiechu, niby tutaj takiego żartu, jest to technika, która ma obniżyć Twoje poczucie wartości i mój drogi kolego, Zdecydowanie odradzam związek z kobietą, która to robi systematycznie, no bo będziesz po prostu się czuł jak frajer, jak mężczyzna nic nie warty w dłuższej relacji. Tak to po prostu wygląda. Oczywiście jak to raz usłyszysz, to się nic nie stanie, ale kiedy dajesz na to wszystko milczące przyzwolenie, no to uwierz mi, twoje życie nie będzie wyglądać lepiej, tylko będziesz miał niską samoocenę. Kolejna oznaka, że spotykasz się z kobietą, która nie jest Ciebie warta. Dziwni znajomi. Jeśli ona ma znajomych, którzy zachowują się bardzo, bardzo nietypowo, piją, przeklinają, emanują dużą ilością zawiści, negatywnej energii, to zwróć uwagę na to, że często kobieta w początkowym okresie znajomości może ukryć te swoje cechy. Może tego nie pokazywać, że jest złośliwa, wredna, że przeklina, bo się będzie pilnowała żeby przy tobie dobrze wypaść, ale z kolei, jak poznasz jej znajomych, no to oni mają to gdzieś. Żeby przy tobie się pokazywać z dobrej strony, żeby tutaj yy, sugerować ci, są fajni, i tak dalej. Pod kątem kultury osobistej czy powagi sytuacji. Więc obserwując jej znajomych, często wyczujesz, co to jest za kobieta, bo z kim się zadajesz, takim się stajesz. Jak ona się zdaje z tymi znajomymi, którzy opluwają innych ludzi, obgadują, wyśmiewają, yy, są bardzo tacy. Więc jeśli jej znajomi żartują sobie też z niej, nawet wyszydzają jej postępowanie, są toksyczni, przeklinają, mówią: Ty, Patrycja, ciągle tą pracę zmieniasz, nie potrafisz sobie dobrej pracy znaleźć, są tacy narzucający, mają toksyczne podejście do wielu spraw, są kutliwi, obrażają się i ona się z nimi zadaje przez dłuższy okres czasu. No to też widać, że coś z tą kobietą jest nie tak. I naprawdę jednak zwróciłbym uwagę na znajomych, bo tutaj jest odpowiedź z kim ona się zadaje, bo taka sama się potem po prostu staje. Kolejny przykład, dlaczego się nie warto spotykać z kobietą. Kobieta raz ma czas, raz nie ma, potrafi kłamać w małych sprawach, czyli to może być tak, że się umawia z Tobą na piątek, potem odwołuje spotkanie, robi to wielokrotnie. Często to nie jest kobieta, może nawet właściwie zainteresowana przez ciebie, ale w wielu wypadkach to jest kobieta narcystyczna, która gra z tobą w takiego ping-ponga. Tu ci pokazuje zainteresowanie, tu go nie ma i się bawi tą Twoją atencją, tym, że piszesz, że prosisz. I to już właśnie powoduje, że ty się uzależniasz psychicznie od takiej kobiety. Co więcej, to uzależnienie psychiczne to nie jest miłość, tylko to jest po prostu uzależnienie od swojego oprawcy, w tym wypadku kobiety, która sobie pogrywa. I nie ma szczerych intencji. Więc ja bym takie znajomości, relacje kończył, bo nic dobrego z tego kolego nie wynika. Szczególnie też bym się przyjrzał, co się działo u niej w dzieciństwie. Jeśli rodzice są toksyczni, matka jest bardzo taka. Narcystyczna, bardzo dba o to, co ludzie powiedzą. Oczywiście, że dużo kobiet dba o to, co ludzie powiedzą, ale mi chodzi o tego typu cechy ekstremalne, gdzie matka, załóżmy z ojcem, kupują nowy samochód na kredyt, tylko po to, żeby sąsiedzi widzieli, co oni to są po prostu zamożni, jak sobie radzą w życiu. To nie dość, że to jest głupie. To też bądź pewien, że Twoja kobieta może mieć tego typu cechy i potem w relacji, ty budując dom, czy wykańczając mieszkanie, nie będziesz miał pieniędzy, a ona ci będzie sugerowała, Adam, kupmy sobie nowy samochód na kredyt, a ty jak głupek będziesz za to płacił. I to też jest objaw tego narcyzmu, o którym nieraz tutaj przecież mówię. Następny sygnał, bardzo, bardzo ostrzegawczy, to jest to, kiedy kobieta się źle wypowiada o facetach. Jak ona zauważyłeś, że mówi, a mężczyźni to w ogóle. W tych czasach kobiet nie szanują, ja to się zraziłam do facetów, oni są tacy źli. Wiesz, jak ona już ci tak mówi, to ja bym się zaczął zastanawiać, czy w ogóle się z nią spotykać, bo coś tu jest nie tak. Skoro ona jest taka fajna, skoro ona jest taka atrakcyjna, to dlaczego nie ma faceta? To dlaczego jest sama? To dlaczego nie potrafi związać się z jakimś mężczyzną? Czy jeśli poznała kilku facetów w przeciągu ostatniego roku, to dlaczego żaden facet nie chciał z nią być? No przecież faceci są raczej zdesperowani, jak widzą fajną, atrakcyjną dziewczynę. Coś tu nie gra. Więc jak ona już tak mówi, to często może mieć wpojoną tą niechęć do facetów, która też się przecież wzięła z dzieciństwa, bo mamusia krzyczała na ojca, mówiła ty głupku, nie starasz się, za mało zarabiasz, jesteś niezaradny, nie ma z ciebie pożytku i oczywiście cała litania wyzwisk, przekleństw, Leciała w kierunku jej ojca, no i ona też nabyła takiego przeświadczenia, że ci faceci są do niczego, no i potem uskutecznia takie praktyki z tobą w relacji. I tutaj pojawia się kolejny sygnał alarmujący, ostrzegawczy, jeśli kobieta tworzy problemy z niczego. Otóż istnieją kobiety, które potrafią się pokłócić o wszystko, o dosłownie o wszystko. Nawet o to, że masz fajny humor, przyjedziesz uśmiechnięty, bo się w sobotę umówiliście na Spacerek po parku i ona zacznie na Ciebie krzyczeć przyjechałeś i zobacz musiałam na Ciebie czekać dwie minuty albo wkurzona jestem, że się z Tobą spotkałam, bo miałam z koleżanką pójść na herbatę dzisiaj, na kawę. To już jest sygnał bardzo, bardzo alarmujący, bo jak ona w takich małych sytuacjach się denerwuje, w takich normalnych, prozaicznych sprawach sprawia yy, problemy, trudności to oczywiście o czym to świadczy? To świadczy o zaburzeniach, i jak ty się z tą kobietą zwiążesz, to często pojawią się problemy. Kolejne sygnały, na które powinieneś naprawdę zwracać uwagę. Kobieta chce szybko dziecka. Chce brać ślub, od razu chce związku, bez miłości, chce się wiązać, chce, żebyś się do niej wprowadził, bo oczywiście wszystko wtedy będzie dobrze, że będziecie się kochać, żyć w miłości itd. Oczywiście najczęściej to jest haczyk, który ma. Za zadanie Cię wciągnąć w relację, żebyś stał się dawcą nasienia, a czasami nawet nie, o czym mówiłem w innych filmach, po to, żeby cię zatrzymać, żebyś się utrzymywał i żebyś był po prostu tutaj facetem, który spodził dziecko, wychowuje to dziecko, a pani będzie miała swój cel reprodukcyjny już zaliczony. No, i dokładnie przecież tak samo jest z kobietami, które wyszły z trudnych relacji, rozwiodły się, miały przykrą sytuację w życiu, mąż się zabił, facet miał wypadek samochodowy. Niekiedy, jak mają dzieci i są tymi samotnymi matkami, to szybko szukają partnera, no bo muszą, tak? Muszą mieć faceta, który zadba o wychowanie dzieci, który pomoże w domu, który zarobi pieniądze, więc ty nie jesteś tutaj ważny, Twoja miłość nie jest ważna. Ważniejsze dla niej jest to, żeby ona wychowała zdrowe potomstwo, i po to Ty jesteś tej samotnej matce, która często na początku się wydaje taka otwarta, taka miła, taka w łóżku otwarta, fajna, pobudzona, a potem co się dzieje? Nagle tego seksu jest mniej, ciągła huśtawka nastrojów u tej kobiety, a to wszystko wynika z tych doświadczeń które przeżyła wcześniej z innymi facetami, jakby na ciebie spada cały ten ciężar jej niepowodzeń w życiu, bo oczywiście to, co nie wyszło, te wszystkie niepowodzenia, taka kobieta przerzuca na ciebie, buduje w tobie poczucie winy, że ty jesteś winny temu, że ona po prostu nie jest szczęśliwa, co samo w sobie jest wielkim, wielkim absurdem. No i tutaj mamy kolejny sygnał. Alarmujący czy ostrzegawczy, jak zwał, tak zwał, po prostu kobiety, które uważają, że nie są przez ciebie szczęśliwe. To będą kobiety, które naprawdę potrafią robić potworne rzeczy. To są dziewczyny, które cię zdradzą, to są kobiety, które pójdą do klubu i piją, a przy okazji kolejny sygnał alarmujący: kobieta, która pije, nadużywa narkotyków, ma koleżanki, które imprezują. To też będzie kobieta niestabilna, która jednak ma te podniety codziennie które powodują, że może się zachowywać jak szalona, no bo jak jest pijana, to nie myśli racjonalnie i oczywiście człowiek pijany nie zachowuje się tutaj w racjonalny, przemyślany sposób, więc takie kobiety będą skłonne do zdrady, ale jednocześnie jest to sygnał alarmujący, że niestety ale ta kobieta miała trudne dzieciństwo, nie była kochana. I teraz próbuje odzyskać tą satysfakcję emocjonalną w taki sposób, że zapija smutki, czy oczywiście ciągle imprezuje, bo wydaje jej się, że kolejny facet przyniesie ulgę tej pustce, którą ona czuje, tym deficytom emocjonalnym, które narodziły się w dzieciństwie, ponieważ nie miała dobrego kontaktu z ojcem, z mamą i dlatego tak ułożyło się jej życie. No i ostatni sygnał, taki, na który powinieneś uważać. Może już po szczęście dzisiaj o tym mówiłem, ale jest to bardzo istotne. Czy kobieta jest się w stanie przyznać do winy? Czy ona zawsze uważa, że to nie jest jej wina? Zawsze wypiera swoją winę, zawsze uważa, że jej zdanie jest ważniejsze, to już mówiłem, ale jeśli ona zawsze wypiera swoją winę w najprostszych sprawach, mówisz, to Ty kłamiesz, zawsze jesteś uznawany za kłamcę, to bądź pewien na 200%, że będą tutaj same problemy, które oczywiście. Niejednokrotnie przerodzą się w taką batalię w związku, gdzie ty ją będziesz obrzucał poczuciem winy, ona ciebie. No i co się wtedy dzieje? Związek się wypala. To jest ten mechanizm, który często wykańcza związki. Ty obrzucasz kobietę poczuciem winy, obwinia się za to, że się nie stara, że nie ma seksu, że nie może z nią pogadać, a ona się obwinia za to, że nie jest szczęśliwa przy tobie. To jest argument, który jest często tutaj wykorzystywany przez panie który jest absurdalny, ale przecież ona sama się zgodziła na tą relację z Tobą, a teraz mówi, że nie jest szczęśliwa. Yy, mówi, że Ty o nią nie dbasz, chociaż dbasz, nie? No i tak wzajemnie budujecie swoje poczucie winy, aż ten związek się wykańcza i nie ma tak naprawdę kontynuacji. Także warto na to uważać, bo te sygnały, które tu Ci przekazałem, mogą naprawdę wszystko Ci tutaj rozjaśnić, kiedy poznajesz kobietę, bo jeśli ona bardzo, bardzo jest zdominowana przez te cechy, o których mówię, to nie wierzę w to, że będziesz z tą kobietą szczęśliwy, a nawet będziesz czuł się ciągle upokorzony albo niedowartościowany, żeby tobą dominować, żeby cię manipulować. Mam nadzieję, że się podobało. W tym tygodniu premiera mojego najnowszego kursu, system drania: jak być draniem dla kobiet, facetem, który podnieca kobiety, wpływa na nie w bardzo taki seksualny sposób, uzależniający. Cały ten materiał możesz pobrać do dzisiaj do północy 200 zł taniej. Także polecam, pod spodem masz linka, wejdź, skorzystaj. Opłać sobie kurs na podany numer konta, a ja Ci go wyślę na maila. Niestety, ale cena pójdzie do góry dzisiaj o północy, a potem w czwartek jeszcze raz, dwa razy do góry. Także skorzystaj, bo ta wiedza Ci życie zmieni. To jest najlepszy kurs, jaki zrobiłem na temat technik uwodzenia, ponieważ styl uwodzenia... Draniem to jest to, co najbardziej ekscytuje kobiety emocjonalnie, to co powoduje, że kobiety chcą się z Tobą spotykać, czyją tą zażyłość emocjonalną, namiętność i przede wszystkim jesteś wtedy miłym facetem, tylko mężczyznom atrakcyjnym, który się podoba i który jest obiektem fantazji marzeń kobiety. Kurs.Uwzeniewdzień.pl łamane przez SD Wejdź, zobacz, co dla Ciebie przygotowałem, powiesz całość. Takiego kursu jeszcze nie było. Jestem naprawdę pewien, że jak obejrzysz ten materiał, to kobiety będą reagować niesamowicie. Będziesz dostawał dużo wiadomości, smsów. Całowanie kobiety nie będzie problemem czy rozwój relacji, czy nawet powrót do byłej dziewczyny. Pobierz sobie to wszystko. Tylko do dzisiaj, do północy 200 zł taniej, a ta wiedza zmienia życie i powoduje, że jesteś naprawdę szczęśliwym facetem, bo będziesz wiedział, co skutecznie działa na kobietę w relacji, czy na błąd dziewczynę, którą chcesz odzyskać? Polecam serdecznie.